Was serdecznie na kanale. Po takiej bardzo krótkiej przerwie jednak wróciłam, jestem. Wczoraj nie miałam dnia do nagrywania. Ten, kto mnie śledzi na Instagramie, widział na koniec dnia moje stories. To nie było wszystko, bo u mnie się takie niefortunne zrządzenie losu działo już od soboty. Otóż w sobotę mój mąż najpierw powiedział, że przyjechał do mnie do lodziarni, bo ja ogólnie mieszanki przerabiałam i tak dalej, wymieniałam części w maszynie, bo mi mąż przywiózł w piątek wieczorem, więc od soboty po prostu od rana siedziałam w lodziarni. No i zajechał mąż do lodziarni i mówi, że mówię, że trzeba jeszcze ten granitor przeczyścić, przywieźć sprężarkę. No i mówi, no to spuść te mieszanki, to ja zaraz przywiozę sprężarkę i przeczyszczę ten granitor. No mówię, że dzisiaj to tak niekoniecznie, bo mówię, jeszcze muszę zrobić sałatkę, przecież jedziemy na tego grilla. Mówię, nie bardzo mam czasu, to chwilę zejdzie. To nie zejdzie długo, pół godziny i będzie po robocie. No mówię, no dobra, no wiesz, on lepiej będzie pracował, szybciej będzie chłodził, szybciej będzie zmrażał te mieszanki. Mówi, no tu wszystko odkręcił bok, mówi, no tu już, mówi, trzeba go przeczyścić. Ja mówię, no to w poniedziałek to on jedzie rano do pracy, mówię, on nie będzie miał czasu w poniedziałek rano ze mną, chyba że przyjdę o 6 rano do lodziarni i będziemy robić, ale znowu to jest huk, więc mówi, tam też nie ma za bardzo warunków, żeby o 6 rano czyścić to sprężarką. No i mówię, dobra, już machnęłam ręką, mówię, okej. Okay. Wynieśliśmy ten granitor z lodziarni, przywiózł mąż sprężarkę, szybciutko to wszystko wyczyścił, wstawiliśmy granitor do lodziarni, wyczyściłam wszystkie blaty. Myłam już praktycznie ostatnie rzeczy w lodziarni, miałam już wychodzić, granitor uruchomiłam jakieś 15 minut wcześniej i w pewnym momencie okazało się, że gdzieś mąż przenosząc granitor naruszył go. Naruszył mi od góry pojemnik, do którego wlewa się granitę i który się tam kręci i później to wszystko zmraża. I ten pojemnik mi po prostu odskoczył z zabezpieczeń i mi wywaliło całą granitę. Wyobraźcie sobie, naprzeciwko granitora stoi kasa, lodówka, maszyna do lodów. Cała podłoga, zalało mi regał, zalało mi podłogę, dywany, ściany, z boku słomki, no po prostu wszystko. 6 litrów granity mi po prostu rozbryznęło się po całej lodziarni. Poleciało pod lodówkę z lodami, pod kasę moją, pod półkę, gdzie różne dokumenty trzymam, no po prostu rozlało się to. I akurat zdążył mąż wyjść, więc ja tylko podstawiłam pojemnik, z pojemnika już mi się wylewało, zadzwoniłam do męża, mówię, wracaj, bo mam awarię w granitorze. Zresztą ja nie byłabym w stanie nawet tego granitora podnieść do góry, bo to urządzenie waży 60 kg, a było jeszcze pełne granit, więc dodatkowo w dwóch pojemnikach było po 6 kg, więc 72 kg nie byłabym w stanie tego podnieść. Zadzwoniłam po męża, mąż jak wszedł, to po prostu stanął jak zdębiały, jak zobaczył, co się dzieje w lodziarni. Mówię, miało być 5 minut roboty. No to później siedziałam aż do godziny 11:30 praktycznie w lodziarni. Już później w pewnym momencie to powiedziałam tylko do męża, zostaw i ja sobie to zrobię. Ja po prostu, mnie każde słowo już drażniło, tak byłam wściekła, bo gdybym dzisiaj tego nie czyściła, to być może następnym razem tak by nie było. A tak, siedziałam, zamiast wpaść na pół godziny, siedziałam 3,5 godziny. Ale dobra. Ogarnęłam wszystko, pojechaliśmy na tego grilla, wróciliśmy z tego grilla, z tego ogniska rodzinnego. Bardzo fajnie czas spędziliśmy, naprawdę. Ja uwielbiam takie klimaty, tym bardziej, że ja mam bardzo dużo rodzeństwa. Także ciotecznego. I każdy już jest mężaty albo żonaty, każdy ma dzieci. Więc naprawdę, no to takie fajne imprezki są, jak my się wszyscy spotykamy. A myślę, że w tym roku jeszcze okazji troszeczkę będzie do takich spotkań. Mam taką bynajmniej szczerą nadzieję, że to nie było ostatnie spotkanie. Na pewno będą jeszcze minimum 2, zobaczymy jak to się będzie działo. No i tak nastała później niedziela, wróciliśmy z tego grilla, nastała niedziela, w niedzielę u nas padało, stwierdziłam, idę umyję maszynę, pospuszczam mieszanki, bo już i tak były powyłączane, trzeba było umyć maszynę. I polecę do domu, zamykam lodziarnię, nie będzie czynna. No i tak było, zaleciałam, umyłam, nic się takiego nie działo, poza tym, że pogoda była naprawdę fatalna, było gigantyczne ochłodzenie, nie wiem ile wczoraj mogło być stopni ze 14 i dość tak bardzo wietrznie.
I zaczęło padać, więc ja już tylko się potwierdziłam w tym, że to dobra decyzja. Mówię, nikt w deszcz nie leci gofra sobie kupić czy loda. Więc zamknęłam lodziarnię, przyszłam do domu, zaczęłam się brać za sprzątanie i mnie Bozia skarała, że się w niedzielę wzięłam za robotę. Stłukłam na początku dwie miski szklane. Jakby tego było mało, później stwierdziłam, zrobię ciasto z truskawkami, więc z góry, tam na górze, mam wszystkie na ciasto rzeczy. I jak ruszyłam jedno, tak mi wszystko zleciało i strąciło wszystko, co było na tym stoliku. Poleciały butelki, talerzyki, tam mnóstwo rzeczy wczoraj leżało, wszystko wczoraj poleciało. Huk był tak niemiłosierny w domu, że pies to od razu zwiał pod biurko, a wszyscy domownicy przyszli i się pytają, co się stało. Także tak. Później co? Wzięłam się za prasowanie. Wyprasowałam w końcu 5 pralek. W międzyczasie zrobiłam ciasto, które spaliłam. Przychodzi mąż, tak, co tak śmierdzi? Ja mówię, wiesz, no piekarnik w końcu jest gazowy, to nie jest elektryczny. Mówię, ale chyba coś ci się przepala. Mówię, no nie wiem, nastawiłam na piątkę. Mówię, ja tu nie mam oznaczników i już teraz wiem, że 175 stopni to jest numer 4 w moim piekarniku, bo zjarałam ciasto z truskawkami, jak się tylko dało. A to ciasto mi wiecznie wychodziło, to ciasto jest z przepisu Karoliny Myśli, więc ona ma to w wyróżnionych relacjach na Instagramie i też ma u siebie na kanale. Więc tylko ja zamiast śliwek dałam po prostu truskawki. Ciasto ogólnie wyszło mi, już Wam pokażę, została mi końcówka. Wyszło mi bardzo ładne, tylko tyle, że musiałam właśnie te doły całe odciąć. Poza tym, że czuć w nim taki zapach spalenizny, ale w smaku jest przepyszne. Po prostu jest przegenialne to ciasto. Więc tak. I jeszcze później w południe stwierdziłam, dobra, lodziarni nie otwieram, ciasto zjarałam, pojemniki potłukłam, wszystko mi pozlatywało, nasprzątałam się jak głupia, mówię, dosyć, siadam i nic nie robię. Mówię, dawaj Ksawery, gramy w jakąś grę. Przyniósł Ksawery Monopol. No i tak pograliśmy w Monopol, że przerżnęłam po prostu, jak nie wiem co, jak na początku stwierdziłam, że chyba będę najbogatsza, tak noga mi się podwinęła. Na okrągło lądowałam w więzieniu, albo stawałam na pole, gdzie za start nie zdążyłam przejść. Przez 6 kolejek ani razu nie przeszłam przez start, bo za każdym razem albo musiałam płacić równowartość startu właśnie za pole, które było zaraz za startem, albo lądowałam w więzieniu i nie zdążyłam dojść do startu. Także no, ubaw ze mnie mieli, spadają mi produkty, ubaw ze mnie wczoraj mieli, naprawdę wczoraj miałam ciężki dzień, w końcu starałam do prasowania i o dziwo nie przypaliłam żadnej bluzki. Ale za to znalazłam męża spodnie, które się porwały już po praniu, dżinsy, więc będę jechała też do Bigstara z reklamacją, bo one poszły po prostu na szwie. Ja już kilka par spodni w Bigstarze reklamowałam. Właśnie jeżeli na pupie idą one na szwie, straciłam paznokcia. Jeżeli na pupie idą na szwie, szef się rozchodzi albo robi się przetarcie, a u nas zrobiła się już dziura, czy nie u nas, tylko męża, oni takie spodnie przyjmują, tylko trzeba mieć paragon. I to w obojętnie, którym Bigstarze przyjmują, więc ja pojadę po prostu do Vivo, oddam mojito, oddam, zareklamuję męża spodnie i zrobię zakupy w Zara, bo w Zarze właśnie chcieliście, żeby zrobić haul zakupowy, więc albo zrobię ten haul zakupowy i mierzymy stacjonarnie, albo jak nie będę miała czasu, to po prostu zrobię go online, więc Zara będzie kolejnym mierzymy. Myślę, że już w przyszłym tygodniu. No i co? Przechodzimy może do tych zakupów. Sięgam tylko po produkt, który mi spadł. I zaczniemy może najpierw od Lidla. Nie ma tu nie wiadomo jak tego dużo, ale w międzyczasie coś Wam jeszcze opowiem. Już Wam gadam 8 minut. Dobra, to już Wam nic nie opowiem, bo to po prostu znów będzie telenowela. Dobra, pierwsze co kupiłam, to w Lidlu są w promocji bataty. I kupiłam bataty dlatego, że obiecywałam Wam, że będzie film bataty na trzy sposoby. W domu mam część batatów, chociaż to chyba wszystko i tak mi wystarczy. Mam już czysty piekarnik, więc będę robiła łososia na pewno. Czekam tylko, kiedy mi się skończą pudełeczka, bo myślę, że to chyba już w tym tygodniu nam, myślałam, że już w zeszłym tygodniu nam się skończyły, ale one się lada moment kończą. Więc będzie wpadał łosoś z batatami na obiad. Kupiłam bataty i ten przepis też Wam również nagram, jak ja robię tego łososia z batatami. I będą bataty jeszcze na dwa inne sposoby. To wszystko będzie w jednym filmie na drugim kanale. Co dalej? Kupiłam taką nowość. Szukałam jeszcze drugiego smaku. Papryka barbecue. Wafle ryżowe. Jestem bardzo ciekawa, jakie to jest smaku, ale na razie tego nie otwieram. Kupiłam jeszcze
taki boczek już pokrojony i to wychodzi po 19,99 za kilogram i tu mamy, data jest do 5 lipca, więc bardzo fajnie, a fajnie, że już jest wszystko skrojone, nie trzeba się mordować i ja tutaj mam niecałe pół kilograma, więc bardzo fajnie. Na obiad mam jeszcze dzisiaj pieczarkową, ale no nie wszyscy u mnie jedzą, więc będę musiała chcę zrobić jeszcze z szynki bitki w sosie. Będą duszone. Jeden koperek do ziemniaczków. Trzy marchewki to dla Azji. Moja Azja ogólnie jest chora. Nie wiem co jej jest, ale myślę, że jak jej dzisiaj już nie przejdzie, to jutro z nią będę musiała pojechać do weterynarza, bo ma po prostu biegunkę od kilku dni. Niby nic nie jadła, poza tym piór z indykiem, na którego już wiem, że na 100% na indyka ma uczulenie. I nie wiem, czy to jest od tego, czy coś na dworze panuje, bo wiele osób, które ma psy, mówią, że mają podobne psyobjawy, więc być może po prostu jakaś wirusówka jest w powietrzu psia. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to ściereczki do okularów. Uwielbiam te ściereczki, u nas bardzo fajnie się sprawdzają. Ja nimi też przecieram lusterko, monitor. Są pakowane po jednym opakowaniu, więc pakowane po dwa opakowania. Ale można to rozrywać, brać pojedyncze sztuki, gdzieś tam sobie zawsze wrzucić. To kosztuje 4,99, to jest 54 saszetki. I w każdej jest oddzielnie nawilżona chusteczka, więc bardzo fajnie. Dodatkowo podpatrzyłam u Oli M, że jest cjen o zapachu czarnego bzu. Ja uwielbiam zapach czarnego bzu. Nie mogłam się po prostu powstrzymać, jak zobaczyłam u niej w filmie. I muszę aż otworzyć. Ale obłędny zapach. W kuchni go sobie naleję, bo w łazience mam pianki. Więc tak. No i dzisiaj w Lidlu również jest promocja na jabłka. Wszystkie jabłka są minus 50%. Więc ja tych jabłek wzięłam bardzo dużo, a ze względu na to, że mój tata powiedział, że on nie chce żadnych prezentów, żadnych książek, gadżetów, pierdół z okazji Dnia Taty, a mój tata również ma w tym samym momencie, czasie imieniny, bo to jest Jan, więc że tak powiem, obchodzi jedno z drugim zazwyczaj i ja stwierdziłam, że skoro nie chcę żadnego prezentu, to ja mu zrobię po prostu szarlotkę, bo mój tata ubóstwia moją szarlotkę, więc po prostu pójdę do niego z blachą szarlotki. Stanę wieczorem, dzień wcześniej, zrobię i polecę następnego dnia i zrobię po prostu mu szarlotkę. Myślę, że sprawia mu większą przyjemność niż kupując jakąś książkę czy inną pierdołę z tymi tata jest najlepszy i tak dalej. Więc kupiłam jabłek, dużo to są ligole, więc zapłaciłam po 1,70 zł za jabłka. W Lidlu są również, jak powiedziałam gdzieś tutaj, że to w Biedronce, to wszystko jest na razie z Lidla. W Lidlu są również ogórki po 2,99 na promocji. Fajnie, bo u nas na targu, jak zobaczyłam dzisiaj ceny, to mnie z putów wyrwało. Poszłam po truskawki do ludziarni. No kosmiczne są ceny warzyw na targu. Kalafior po 10 zł, ogórki po 7, czereśnie po 25, gdzie już w Biedronce są po 16. Nie wiem, o co chodzi. W Lidlu również była promocja na Miller, te takie serki z groszkami różnymi innymi, więc wzięłam dwa razy takie. Przy dwupaku są po 1,59 zł, jak się bierze dwie sztuki, więc wzięłam dwa razy takie. Jedne takie wafelki i jedne truskawkowe. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam w Lidlu, ostatnia, to są piramidki smaku, które mi się skończyły. Skończyły mi się też pomidorowe, do zupy pomidorowej, ale stwierdziłam, że na razie nie będę brała, wystarczą mi te do rosołu, bo ja chcę jutro nakręcić taki film, o którym Wam mówiłam, że powyciągam, jednak nie będę otwierała szafek i patrzyła, co mam i opowiadała o każdym produkcie, tylko ja to wszystko z szafek powyciągam na blat. I na blacie będę sobie segregowała, co z danych produktów będę robiła. Czyli na przykład makaron położę razem z sosem do spaghetti, tak? Czy tam pomidorami w puszce. I w taki sposób będę sobie rozdzielała. I sobie będę spisywała na kartce i Wam to wszystko jutro pokażę. Jutro się zapowiada taki film. Mam nadzieję, że mi się uda go jutro zebrać, zrobić. Bo tak naprawdę jutro nie planuję nigdzie jechać. O nie, jutro zamówienie z lodami będę miała.
To nic, ale może mi się uda zrobić tak, także mam nadzieję, że to Wam się fajnie też sprawdzi. Zobaczę ja przy okazji, co ja mam z tych zapasów, bo tak mam po wszystkich szafkach porozrzucane, mam taki chaos, że sama czasami nie wiem, co mam. I to są całe zakupy, jeżeli chodzi o Lidl. Teraz przechodzimy do Biedronki. Wiecie, pamiętacie, że dzisiaj jest, chociaż już jak Wy oglądacie, to już jest dzień później. My oczywiście dzisiaj będziemy oglądać mecz, o 18:00 gra Polska. Dwa razy papier też był w promocji, ręcznik papierowy, więc zakupiłam dwa opakowania. Zakupiłam mój ulubiony dżem jabłkowy, 100% owoc. I taki sam truskawkowy dla Xawerego. Xawery bardziej lubi z tej wersji kids, one są troszeczkę słodsze, a te czasami mają taki posmak, jakby były skiśnięte, ale są dobre. Następnie zakupiłam dwa pęczki rzodkiewek do jogurtu, jedną śmietanę 18, bo będę musiała zabielić sos, bo będę robiła te bitki właśnie w sosie. I ewentualnie resztę zużyjemy do truskawek, bo mam bardzo dużo owoców, mam sporo truskawek. Jedna kukurydza, bo Nikola ostatnio wcina cały czas sałatki. Dwa razy tutti frutti truskawkowe. Jeden jogurt naturalny z bakomy, również właśnie myślę do tych truskawek. Zobaczcie, co mi mąż ostatnio przywiózł od babci. Całe wiadro czereśni. No nie są te takie wielkie czereśnie, wiecie, ale one są mega słodkie, bardzo dobre. Tylko tyle, że małe i trzeba trochę nadziubdziać się w nich. Co dalej? Oczywiście mam jeszcze wodę, bo po wodę głównie pojechałam do lodziarni, jest woda. Również do lodziarni zakupiłam rurki, bo ja zawsze daję takie rurki do gofrów. Więc je również tam sobie zakupiłam. Dwa razy Jowi duety. Banan, truskawka i wzięłam też taką dla mnie nowość z firmy Eden, czyli płyn do płukania biedronkowy, ale tego zapachu nigdy nie widziałam i to jest szafir i orchidea. Powiem Wam, że jak powąchałam to, ja zawsze używam kokolino, ale jak powąchałam to, to mnie z butów po prostu wyrwało, nogi mi się ugięły. Przepiękny zapach. I stwierdziłam, dobra, biorę. Mam nadzieję, że będzie fajnie pachniał, że nie będzie wietrzał w momencie wyciągnięcia z pralki, że to nie jest tylko zapach z butelki. Również winogron bezpestkowy jest po 7,99 w Biedronce. Ja ostatnio kupiłam wielkiego arbuza, tak się rajcowałam, bo kupiłam po 2,50, a następnego dnia w Biedronce był po złoty 99, ale dałam czadu, nie? Więc jak mecz, to na mecz kupiłam chipsy jedne, prosto z pieca, bo mniej kaloryczne. I wzięłam drugie, to jest nowość, one są w Biedronce, o smaku chili z limonką. Bardzo dziwne połączenie, bardzo chętnie tego wieczorem spróbuję. I tak któregoś razu na przegryzkę dla dzieciaków popcorn. Co ja tam dalej mam? Dzisiaj Xawery idzie na basen, więc wzięłam jeszcze mu cebularza, bo on po basenie lubi sobie zjeść cebularza. Jest z reguły na maksa głodny po basenie, no bo wiadomo, basen mocno wysysa dużo energii. Dwa razy worki na śmieci z taśmą i je wzięłam, bo nie mam ani jednego worka w domu, już po prostu na oparach jechałam. I wzięłam również dwa razy żel męski, bo musi być u mnie jeden w łazience, drugi w toalecie, bo w toalecie mamy prysznic. Więc dwa opakowania i było też promocja przy zakupie dwóch sztuk po 7,49 za sztukę, więc bardzo fajna cena, bo one w Rossmanie są po 11,99. I ostatnią rzeczą, jaką wzięłam, to dwa opakowania chusteczek, bo też ich w ogóle nie mam. I taki to mój cały haul zakupowy. Także jak widzicie, troszkę podkupiłam, ale to jest tak wszystko kupione na teraz, żadnych zapasów. Były jakieś etykietki, nic nie brałam, bo nie było niczego, co by mi się w najbliższym czasie przydało. A co Wam powiem, zamówiłam sobie pewną książkę. Książkę Anny Karcz, tu już nie będę owijała w bawełnę, dlatego że stwierdziłam, że jak nam się te pudełka pokończą, to będę testować całą książkę od początku do końca, każdy przepis. Będę robiła sobie raz dziennie coś z Ani książki. I będę się starała po prostu zrobić te pudełka na kaloryczności zarówno dla siebie, jak i dla męża. Nie będę się stricte tylko książki trzymała, tam chyba nawet nie jest tak rozpisane, że są całodniowe, tylko przepisy są konkretne.
na jakieś tam konkretne danie, ale stwierdziłam, że po prostu postaram się rozliczyć to na kalkulatorze kalorii, tą dietę i po prostu z zapasów, które mam, zrobić coś, co właśnie będzie się nadawało. Moja Nikola też takie rzeczy lubi jeść, więc ona bardzo chętnie w tym uczestniczy, a Ksawery na wiele rzeczy też się zgodzi. A jak nie, to zastąpimy to czymś innym. Także żaden problem. Tak się wszystko u mnie dzisiaj poukładało, więc czekam też na tą książkę. Powinna być jutro albo pojutrze. A jeszcze jedną rzecz kupiłam w Biedronce, bo w Biedronce pojawiły się książki. Ja ogólnie uwielbiam tego autora, Litchfield. To jest nowość. Widziałam, że dzisiaj też była w Empiku po 39,99, a tu była po 27,99. Pachnie nowością nawet. Ogólnie przeczytałam, ten autor ma chyba 21 różnych pozycji, jeżeli chodzi o książki. Ja mam przeczytanych 18 z całej serii. Nie trzeba tego czytać jednej po drugiej, bo to nie są serie, które do siebie nawiązują, ale w niektórych jest, że właśnie wspomniano o jakiejś tam akcji wcześniejszej, więc jak ktoś czytał, niekoniecznie w kolejności, ale przeczytał, to będzie wiedział o nawiązanie, do której książki chodzi. I tu jest nowość, Strażnik, i dzisiaj to zabieram do lodziarni, pomimo że tam mam zaczętego tego mroza, to i tak dzisiaj biorę tą książkę, bo ja strasznie lubię te sensacyjne opowieści Litchfielda. Uwielbiam po prostu tego autora. Naprawdę, co by nie napisał, wszystko mi się bardzo przyjemnie czyta. I taka książka, myślę, to jest kilka dni dla mnie i będzie przeczytana, więc mega się cieszę. Jak zobaczyłam wczoraj, przeglądałam wieczorem gazetkę i robiłam listę zakupów, zobaczyłam, że nowość Litchfielda wchodzi, to mówię, dobra, chyba po prostu tamta mroza, która jest o Giewoncie, jest taka trochę mamejowata, tak strasznie ciężko mi się ją czyta. No nie jest to łatwy tekst napisany do czytania, a za to, to kiedybym się tego nie czepiła, zawsze to jest przeczytane. Była taka książka, chyba ze dwie, które siadłam i w jeden wieczór przeczytałam. Zaczęłam czytać o godzinie 19, czytam w pół do 20, a skończyłam o 2 w nocy i książkę połknęłam w jeden dzień. Także tak, takie to oto moje zakupy. I ja się już z Wami żegnam, biorę się za rozpakowywanie wszystkiego, za ogarnianie, żeby jutro przygotować na jutro tą kuchnię, jeszcze jakiś obiad podszykuję, więc widzimy się jutro w kuchni, tutaj będziemy robić listę rzeczy ewentualnie do dokupienia i listę obiadów, aby jak najwięcej rzeczy z domu wykorzystać, albo praktycznie zrobić to tak, żeby do tego sklepu w ogóle nie chodzić. Także zobaczymy, co mi jeszcze będzie potrzebne, co nie. Z Wami się już żegnam, trzymajcie się cieplutko, fajnie, że tutaj wdepnęliście. Na dniach będzie również rozdanie na drugim kanale, ponieważ osiągnęłam tam poziom 1000 subskrypcji i wyoglądanych 4000 godzin, więc co za tym idzie, kanał będzie w jakiś sposób już zarabiał. Na pewno nie tak jak ten kanał, bo tam filmy są o wiele rzadziej, ale ze względu na to, że osiągnęłam już ten pułap, zrobię tam rozdanie i prawdopodobnie będzie to rozdanie połączone, ale o tym dowiecie się już wkrótce, na dniach. Także trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego, fajnego, spokojnego dnia. Wiem, że jest ciepło w całej Polsce, także korzystajcie z pięknej pogody i do zobaczenia, buziaki, pa!